Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo miło powitać Cię na naszym dzisiejszym, bardzo krótkim i spontanicznym spotkaniu, które można nazwać momentem inspiracji i motywacji, by dokonać pięknej i pozytywnej zmiany w Twoim życiu, by Twoje życie było jak piękna, kolorowa bajka. I wszystkie twoje marzenia, i wszystkie twoje pragnienia mogą się zrealizować. Z pewnością wiesz, bo jestem pewna, że śledzisz mnie na mediach społecznościowych, i wiesz, że na każdym z tych mediów są inne treści, i jestem pewna, że czytasz systematycznie mojego bloga, to ta informacja już jest ci znana. Że dokładnie w czwartek widzimy się na 126. transmisji, tak zwanej ceremonii, ponieważ ma ona bardziej wzniosły przebieg, bardziej rytualny przebieg, zawsze mniej więcej tak samo: najpierw ten czas aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, później oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z miejscem mocy, a na w tej ostatniej części uzyskujesz wszystkie klucze wtajemniczenia, wskazówki i rady, jak zrealizować wszystko to, co dla Ciebie ważne, jak odnaleźć Twoje powołanie, jak uzyskać siłę, moc i wiele, wiele innych. Każde nasze spotkanie ma inny temat, i gdy wejdziesz na moją stronę www.bukardimaria.com i naciśniesz u góry zakładkę ceremonie, to tam otworzy się Cała lista. Większość tych spotkań odbyła się w różnych miejscach mocy, bo ta energia była potrzebna, aby przekazać Ci wszystko idealnie, by było Ci jak najłatwiej wszystko zrozumieć i zastosować. I każde z tych spotkań ma zupełnie inną. Jakość, energię i treść. Dlatego, gdy będziesz oglądać zdjęcia lub czytać tematy, to na pewno będą szczególne, które w danym momencie będą Cię przyciągać, i zawsze powtarzam, że te treści są cały czas aktualne, również przez kolejne może 50, a może nawet 100 lat w tym momencie przemiany i transformacji na Ziemi, i dlatego. Warto do nich wracać w każdym momencie. I w tym miejscu, zanim przejdę do tematu naszego dzisiejszego spotkania, powtórzę jeszcze raz to, co powtarzam już chyba tysiąc razy, ale wiele osób nadal tego nie rozumie. Wszystkie moje książki, wszystkie treści, wszystkie filmy są dostępne tylko i wyłącznie na mojej stronie. W mediach społecznościowych widzisz tylko malutkie fragmenty. Każde spotkanie w czwartek ma około godzinę. I żeby obejrzeć to nowe spotkanie teraz w ten czwartek, lub wrócić do wszystkich poprzednich, potrzebujesz dostęp na tydzień, miesiąc lub na rok. To już od Ciebie zależy, od Twojej sytuacji finansowej, ile pragniesz zainwestować w siebie, w Twoją przyszłość i w zmianę Twojego życia, możesz. Tylko oglądać na przykład przez niecały tydzień za 33 zł i maksymalnie wykorzystać wszystkie informacje, wszystkie treści, a możesz oglądać przez miesiąc czy przez rok w zależności od tego, ile czasu chcesz przeznaczyć. I jakie wartości będzie to dla Ciebie miało? Dla wszystkich osób niezdecydowanych zalecam najpierw zrobić zamówienie tylko na tydzień, i później zdecydujesz, czy chcesz to kontynuować, czy nie. Wtedy masz pewność, że tylko 33 zł zostały opłacone, i w ramach tych 33 zł możesz oczywiście pobrać wszystkie moje e-booki, wszystkie audiobooki, no i oczywiście oglądać wszystkie treści. Ale teraz przechodzimy do inspiracji i motywacji dokładnie na ten czas. W czwartek będziemy mówić o równowadze, harmonii i balansie i czasie sprawiedliwości. To jest bardzo wyjątkowy moment dla Twojego życia i Twojej przyszłości. Nie tylko, aby z radością i lekkością. Osiągnąć wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje cele, zrealizować wszystko to, nawet te najśmielsze pomysły, ale również, aby uwolnić się od pewnych rzeczy, od pewnych starych sytuacji, które może jeszcze mają nad Tobą władzę, bo ktoś Cię skrzywdził, ktoś Cię wykorzystał, ktoś Cię oszukał i ta sprawiedliwość jeszcze nie została wymierzona z Twojej strony. Naturalnie, dotyczy to również wszystkich osób, które prowadzą długoletnie sprawy sądowe. W energiach ma to bardzo negatywne skutki, ponieważ cały czas wiążą się Twoje energie, Twoja siła i Twoja moc, którą potrzebujesz, by zrealizować wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje plany. Dlatego bądź w czwartek na naszym spotkaniu. Startujemy o godzinie 20:20, .20 jak zwykle, ale naturalnie, jeżeli nie możesz dołączyć dokładnie w tym momencie, to od godziny 20:20 .20 już cały czas ta transmisja będzie dostępna w Archiwum I możesz zerknąć do niej w każdym wygodnym dla Ciebie czasie. A zanim spotkamy się w czwartek, moja inspiracja dla Ciebie. Przygotuj dokładnie trzy białe kartki papieru. Na jednej białej kartce papieru napisz wszystkie sytuacje, z ostatnich tygodni lub miesięcy jak daleko możesz sobie przypomnieć sięgasz pamięcią, które wyprowadziły Cię z wewnętrznej równowagi. To mogą być różne sytuacje. Ktoś działa na ciebie jak płachta na byka. Jakieś sytuacje em, spowodowały, że pojawił się strach, niepewność, że pojawił się ból, cierpienie, zdenerwowanie. Może takie zwykłe sytuacje, które ma każdy z nas, że Twoje urządzenie techniczne nie działało, Twój telefon, Twój tablet czy Twój komputer i już wszystko w Tobie drgało, bo trzeba było coś przygotować na termin, a urządzenie odmówiło Ci posłuszeństwa? I inną sytuacją może być to, co każdy chyba z nas przeżywa w aktualnym czasie, że przesyłki pocztowe czy nie dochodzą, czy są bardzo opóźnione i czasami, gdy czekamy na dostawę czegoś, co jest dla nas ważne, to również wyprowadza nas z równowagi, ale mogą być takie spontaniczne sytuacje, że ktoś był dla ciebie niemiły, ktoś cię skrytykował, ktoś sieje na twój temat jakieś negatywne plotki. Wszystko to, co jesteś w stanie sobie przypomnieć, zapisz na twojej białej kartce papieru pod tytułem, co w ostatnim czasie wyprowadzało mnie z równowagi. Druga kartka papieru i trzecia kartka papieru będzie dotyczyła czasu sprawiedliwości. Na drugiej kartce papieru, którą zatytułujesz komu Powinien, powinnam, powinienem coś wyrównać, coś zwrócić. Zapisz wszystkie rzeczy, które czujesz w głębi Twojego serca, że chcesz jeszcze komuś dać, bo ktoś wspierał Cię w jakimś momencie, może pożyczył Ci pieniążki, może w jakiśkolwiek sposób pomógł Ci w Twoim życiu i czujesz w głębi Twojego serca, że chcesz dać coś w zamian, coś więcej niż dałaś czy dałeś do tej pory. Na tej karcie papieru zapisz również twoje długi, które masz, może nie każdy ma, ale większość ludzi ma, czy w banku, czy u jakichś osób prywatnych, które jeszcze nie zostały wyrównane, czyli długi finansowe, a które pragniesz wyrównać. Zrób sobie plan Taki twój wewnętrzny, że na przykład do końca roku chcesz to wszystko opłacić czy zwrócić, i tutaj idealną pomocą będą świece intencyjne. Dokładnie wiesz, że świece intencyjne możesz zamówić u mnie każdego dnia do 24 godzin. Staram się je realizować, chyba że są jakieś negatywne energie wszechświata tutaj w globalnej świadomości, to wtedy może się to przedłużyć o jeden dzień. Tam jest również świeca bogactwa, która ma przyciągnąć bogactwo, ma wyrównać, ma otworzyć kanały przypływu. i teraz dokładnie w nów księżyca 17 mamy bardzo wyjątkowy czas, który zalecam, aby wykorzystać właśnie na rytuał świec intencyjnych w moim sklepiku na mojej stronie www.mariabukardi.pl, wszystko zawsze zapisane razem. Tam znajdziesz zakładkę świece intencyjne, i tam dokładnie jest również świeca na nów 17 września. Kolejny taki duży rytuał świec intencyjnych w odpowiedniej fazie księżyca to będzie świeca pełni księżyca, gdy zawsze w pełni spotykamy się na rytuale dla Matki Ziemi. I każdy z nas, kto bierze udział w tym rytuale, wie, jakie niezwykłe są to energie, jak zmieniamy nasze życie, nasze otoczenie. Ziemię, świat i wszechświat, i zawsze w pełni księżyca, w tym momencie, gdy jestem w magicznej oazie, wykonuję również taki duży rytuał świec intencyjnych. Tutaj mam do tego warunki, niestety w innych miejscach nie jest to możliwe, bo takie świece palą się przynajmniej 7 godzin, czasami nawet dłużej. W ostatnim czasie świece paliły się po 12 godzin, czasami po 14 godzin i muszą być odpowiednio zabezpieczone. Czyli tutaj w tym w momencie, gdy chcesz wyrównać jeszcze jakieś braki finansowe, to również świeca intencyjna, świeca bogactwa będzie idealna. I na trzeciej karcie papieru, to jest ostatnia inspiracja, zapisz wszystkie te sytuacje, w których ktoś zrobił ci krzywdę. Ktoś cię oszukał, ktoś w jakikolwiek sposób zrobił ci coś złego, coś negatywnego, i czujesz w Twoim sercu, że jeszcze te energie gdzieś w Tobie są, to bardzo proszę przygotuj to w punktach na nasze 126 spotkanie, bo tam otrzymasz dokładne wskazówki, jak się od tego uwolnić. Naturalnie można również wykorzystać świecę inercyjną oczyszczającą, ale dodatkowo to co powiem ci, opowiem, przekażę, nauczę cię tego w czwartek na naszym 126. spotkaniu? Jak zamknąć te sprawy raz na zawsze, bo tutaj również musi zostać wymierzona sprawiedliwość. Dla tych wszystkich osób, które mają wielkie serce, którym jest e, trudno wymierzyć sprawiedliwość w jakikolwiek sposób, tutaj cię uspokoję, że ja również należę do takich osób, która ma. Wielkie serce, nazwijmy to tak, i ogromne um, pokłady miłości, nawet do osób, które zrobiły mi bardzo wiele złego, czy czynią mi nadal bardzo wiele złego, również dla istot demonicznych. Ja zawsze się lituję nad każdą istotą, ale dokładnie na naszym spotkaniu otrzymasz takie wskazówki, które również Ty, jeżeli masz problemy z tym wymierzeniem sprawiedliwości będziesz mogła, będziesz mógł wykonać i uwolnić się od tego raz na zawsze. Bo mamy różne sposoby. My sami możemy wymierzyć sprawiedliwość, ale możemy również poprosić o to siły wyższe i to one zrobią to za nas. Trzeba naturalnie tylko wiedzieć jak by zamknąć te sprawy raz na zawsze, by twoje życie mogło być Czyste, pełne światła, bo tylko z taką energią wewnętrznej równowagi, czystości i światła możesz zrealizować wszystko to, czego pragniesz, i żyć z lekkością, radością, w pełni szczęścia, spełnienia radości, miłości, zdrowia i obfitości. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Do zobaczenia więc w czwartek najpóźniej, a dla wszystkich tych osób z Was, które lubią śledzić mnie tak w moim życiu codziennym, Pamiętaj, że na Instagramie są relacje, one znikają po jakimś czasie. Niektóre dodaję tam do tych folderów, które są na stronie głównej mojego profilu, ale większość ich znika i tam widzisz, co ja robię w wolnym czasie, gdy mam możliwość, aby coś nagrać, aby wysłać ci zdjęcie, to tam masz wszystko na bieżąco. I pamiętaj, bardzo proszę. O kciukach w górę, serduszkach i komentarzach, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Ty w ten sposób dajesz mi odczuć, że czymś Cię zainspirowałam, zmotywowałam i to jest taki wyraz właśnie tej sprawiedliwości. Ja daję Ci światełko, a Ty dajesz światełko z powrotem. Do zobaczenia, więc wkrótce Twoja Maria Boccardi.